w modzie ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na haul lumpeksowy, niemalże z siaty. I to będzie haul z kilku wyprzedaży. Byłam już nawet powiem Wam, że nie powiem Wam w ilu miejscach, bo chyba było to 5 sklepów z wyprzedażami lumpeksów oczywiście. No i zobaczycie zdobycze, które są naprawdę super, bo ja wyszukuję, jak wiecie, a może dla nowych widzów jeszcze nie wiecie, rzeczy o super jakości, o świetnych materiałach, rzeczy dobrych marek, rzeczy designerskie i takie wyjątkowe perełki vintage, które mogą zachwycić nawet dziś. Także kochani, przechodzimy już do hola i oczywiście bardzo Was proszę, jeśli Wam się spodoba filmik, zasubskrybujcie kanał koniecznie i polubcie. No i kochani, lecimy dalej. Będą tutaj, kochani, też rzeczy dla młodzieży, bo moje dzieci w szkole bardzo nalegały, żeby w moim sklepie też były rzeczy dla dzieci, więc będzie kolekcja dziecięca i trochę tutaj rzeczy kupiłam już właśnie w tym celu skompletowania tej kolekcji. Pokażę Wam dzisiaj kilka. No i w ogóle będą super rzeczy. Dzisiejszy haul będzie taki zimowo-wiosenny już, bo dużo rzeczy udało mi się kupić na wiosnę, a nawet na lato, aczkolwiek właśnie będą jeszcze takie perełki zimowe. Dobra, przechodzimy do konkretów, kochani. No i słuchajcie, pierwszą rzeczą, którą chcę Wam pokazać, to właściwie dwoma rzeczami, to są te spodnie i sweter, który mam na sobie. Sweter jest z wyprzedaży i to jest Carla F, taka marka, Carla przez C. Około L-ki to jest. No jak widzicie, ten sweter jest na mnie luźny. Włożyłam go sobie tak teraz celowo, żeby te spodnie z wysokim stanem wyeksponować. Oczywiście on może być też na wierzch, aczkolwiek to jest sweter dosyć krótki, bo jak tutaj zobaczycie, o, on sięga mniej więcej tak do połowy pośladka, jak się go wypuści. Jest taki luźny, fajny i słuchajcie, to jest chyba 80% wełny, o ile dobrze pamiętam. Już sprawdzam. Dokładnie, 80% wełna, bardzo mięciusieńka wełna, piękny kolor, przybliżę się Wam tutaj, żebyście zobaczyli. Piękny, taki błękitny kolor i ten sweter, ponieważ ja mam dużo już tego typu swetrów, będzie przeznaczony do sklepiku, kochani, także jak ktoś chce rezerwować, to piszcie na maila, który będzie tam w opisie filmu. No i naprawdę, naprawdę jest w idealnym stanie, zobaczcie, ta wełna po prostu jest absolutnie perfekt, nic tutaj, nie można się absolutnie do niczego przyczepić, jest jak nowy, naprawdę ten sweter jest jak nowy, myślę, że najlepszy on będzie oversize na S-kę, a taki normalny, żeby był w dobrym rozmiarze, to ML, coś takiego myślę, XL-ka to już może być troszeczkę za mały na XL-kę, ale w każdym razie bardzo, bardzo fajna zdobycz, no i z wyprzedaży, słuchajcie, te wyprzedaże to nie były takie też ostateczne, jakieś za 2 złote, ale jednak były też całkiem już niezłe ceny i tu jest z bardzo różnych wyprzedaży, więc już nie będę wymieniać cen, bo i tak nie pamiętam. I tak, druga rzecz to są te spodnie, słuchajcie, kupiłam oryginalne piramidy, przybliżę Wam tutaj fokus na metkę, tutaj jest napisane pyramid właśnie, z lat 80. słuchajcie, i są naprawdę tak super jakość jest tego jeansu, jedyne co, że one są bardzo sztywne, ale bardzo fajnie, słuchajcie, zbierają brzuszek, bo wiadomo, no każda kobieta o normalnych w miarę kształtach coś tutaj w tym miejscu będzie miała, natomiast one są tak sztywne tutaj i tak wąskie w miejscu bioder, że fajnie tu właśnie tak przytrzymują, no i tak wygląda, słuchajcie, one są oczywiście z wysokim stanem, jak to piramidy, no i tak, tak wyglądają, słuchajcie, bardzo, bardzo dobry stan tych spodni, bardzo gruby jeans, takie właśnie są washed out, ja jeszcze podwinęłam, bo one są nieco dłuższe, ale lepiej wyglądają nogawki tego typu spodni, jak są trochę podwinięte, więc tak, i fajne te zaszewki tutaj mają, naprawdę bardzo, bardzo jestem zadowolona, jakość i stan tych spodni, jak na tyle lat, są po prostu naprawdę świetne, także koniecznie piszcie, co sądzicie. Minimalnie się wymięły mi te spodnie, ale nie zwracajmy na to uwagi. Ważne, że ogólnie ich stan jest naprawdę
Super, jestem zadowolona, bo chciałam takie drugie, szersze spodnie jeansowe, a mam takie tylko jedne, które są trochę luźne na mnie obecnie. No i te są za to naprawdę bardzo obcisłe, ale chyba mi to dobrze zrobi, żeby trochę się tutaj zmobilizować i wiecie, żeby trochę dążyć do tego, żeby tych centymetrów było tak o 2 mniej. Tak, tadam! Słuchajcie, naprawdę jak na wyprzedaż, to kupiłam przepiękny płaszcz. Oczywiście już mi się tutaj trochę obrał, ale jest perfekto. Już Wam chcę powiedzieć rozmiar. To jest niby rozmiar 38, to jest bardzo długi płaszcz. Ja go włożę tak poglądowo, oczywiście zupełnie nie pasuje mi do stylówki. Jeśli zdążę, to zrobię Wam też stylówkę taką właściwą z tym płaszczem, ale... No, zobaczcie jaki jest długi. To jest naprawdę na wysoką osobę płaszcz, ale jest przepiękny. Już Wam więcej o nim powiem. Bardzo Was przepraszam, że to jest taki obrany, ale uwierzcie mi, że tu mam tyle rzeczy i w ogóle mam tyle rzeczy do załatwienia, że czasem już na takie szczegóły, póki płaszcz nie jest jeszcze w sklepie, nie starcza czasu. W każdym razie, no widać, że jest 38, raczej nawet do 40, ja bym powiedziała, bo nie, na pewno to jest 38, ale bardziej chyba nawet 40, bo zobaczcie, tu jest całkiem fajny luzik. No i piękny, piękna wełna, zobaczcie. Super guziki ma, takie metalowe. Bardzo ładny krój, taki wyszczuplający właśnie, bardzo elegancki krój. No naprawdę, to jest perełka, super, super perełka. Wyglądam komicznie, bo nie mam butów, mam buty na lekkim, tylko koturnie podwyższeniu, a ten płaszcz po prostu jest tak wysoki, on jest chyba tak na 1,70 m co najmniej i tak będzie sięgał do ziemi, słuchajcie. No oczywiście, że osoba, która ma M czy L i na przykład większy biust, już podniesie trochę ten płaszcz, prawda? No bo ja jestem do niego i za szczupła, i za niska, ale no naprawdę cudowna rzecz. Bardzo się cieszę z tego, bo uwielbiam takie jakościowe perełki. Słuchajcie, 70% wełny, czyli całkiem fajny skład. Naprawdę dobry, 70% wełny no, w dzisiejszych jeszcze czasach, no to jak na płaszcz taki, no to jest super. Zobaczcie te guziki jeszcze. Przepiękny płaszcz i zobaczcie, tutaj jest taka patka. No i oczywiście, że płaszczyk wędruje do sklepu jak najszybciej i będziecie mogli sobie go już rezerwować w zasadzie, bo oczywiście, że na mnie to jest sporo za duże, jak widać. No, teraz przechodzimy do już takich cieńszych rzeczy, bo ten płaszcz to w zasadzie był najgrubszy. Pokażę Wam teraz też buty. Nie jestem pewna, czy one gdzieś nie były w migawce w live, ale są śliczne i jakby tutaj nawiązuje do stylistyki tych rzeczy, które będą pozostałe. Nowe buty, zobaczcie, tu jest naklejka jeszcze od spodu i mają tam napisane, że to jest skóra, oczywiście zamszowa skórka. Zobaczcie, jakie piękne, modne balerinki. Divantes marka. W ogóle mają takie ładne wzorki też na podeszwie, ale są przepiękne. W dwóch, właściwie w trzech odcieniach takiego szarego koloru, popielatego. Cudowne. No i bardzo, bardzo modne i stylowe są takie buty. W stylu francuskim też ta kolorystyka mi się kojarzy właśnie z Francją, z francuskami, z taką niewymuszoną elegancją do jeansów, na przykład do spodni, o, do spodni szerokich, takich z szerokimi nogawkami, do sukienki. W zasadzie tego typu buty pasują do wszystkiego i to jest, kochani, rozmiar 39. Wszystko ze skórki, oprócz oczywiście samego spodu. Naprawdę piękne buty, no nie mierzę Wam, bo one są na mnie sporo za duże. Nie ma opcji, żebym się w nich przeszła. No i lecimy dalej, kochani. Teraz zacznę od koszulki męskiej vintage, która mi się bardzo spodobała. Oczywiście jest z bawełny, w takim naprawdę vintage stylu, Basic Comfort XL, ale ma piękny wzór, zobaczcie. Świetna bawełna, taka jakościowa i taki lniany jakby kołnierzyk tu jest i ma bardzo piękne wzorki ta koszulka. To jest XL męska, ale wiecie co, teraz raczej nosić takie luźniejsze może koszulki, to raczej to będzie L-ka męska, ale kobieta też oczywiście może nosić taką koszulkę, dlaczego nie? Ja nie mam absolutnie żadnych uprzedzeń tutaj, jak chodzi o styl, że można nosić i takie. A, przypomniałam się, jeszcze jedna rzecz zimowa. Piękny szalik z wełny, słuchajcie. Naprawdę piękny, już Wam pokażę metkę. Tu jest napisane, 60% wełny jest. Jeszcze jakieś inne altery, fibry, inne włókna oraz
poliester, ale w każdym razie 60% wełny, bardzo ładne kolory, zobaczcie. Takie beże, zielenie, no nie dla mnie kolorystyka zupełnie, ale jak ktoś dobrze wygląda w takich ciepłych, naturalnych barwach i lubi taką kolorystykę, to przepiękne, naprawdę bardzo ładne zestawienie i on jest taki włochaty, ten szaliczek. Okej, kochani, idę dalej. Będę trochę przyspieszać, bo wiecie, jest tego trochę. I tak, to w tej spódnicy pokażę Wam tu kilka stylówek, bo to jest bardzo fajna spódnica Wavite Exclusive, rozmiar 1, czyli to jest eska po prostu, taka długa, skarpetowa jakby spódnica, w świetnym kolorze i ona jest, kochani, konkretnie skład jest taki, 56% lnu, 23% bawełny i rayon, czyli coś w rodzaju wiskozy, angielska nazwa na wiskozę. No, super piękna spódnica, taka właśnie, jak mówię, skarpetowa i bardzo ciekawie to musi wyglądać. Będę to właśnie mierzyć tutaj do różnych teraz sweterków i bluzek, które Wam pokażę, więc zobaczycie ją w stylówkach. W każdym razie świetny kolor, bardzo fajny styl, taki wiosna-lato, może być do trampek bardzo fajna na przykład. I zobaczymy teraz, pokażę Wam, co tutaj mam do tego. A mam do tego na przykład sweterek z super składem też, Vero Moda, w takim pudrowym różu. On jest taki właśnie też styl bawełna, wiskoza. Zaraz Wam powiem też skład, jeśli jest skład. No w każdym razie piękny kolor, bardzo ładny, taki brudny, pudrowy róż. 50% koton, 50% bawełny, 50% akrylu jest w tym sweterku. W każdym razie bardzo ładnie wygląda. Zobaczcie, taki ściągaczowy lekko. Spróbuję do tej spódniczki właśnie to włożyć, jakby to wyglądało. I na to jeszcze można taką narzutkę z bawełny. Jacqueline de Jong, zobaczcie. I to jest duży rozmiar, XXL. Natomiast ten sweterek jest też niby XL, ale słuchajcie, ja bym raczej powiedziała, że to jest bardziej L. No i te dwie rzeczy po prostu są w rozmiarze XL, ja je tak jako taki oversize mierzę, więc tutaj nie ma znaczenia. Można na dowolny rozmiar, jeśli ktoś lubi luźne, ale do XL powiedzmy. No i super, zobaczcie, jaki super zestaw powstaje. I tym bardziej jeszcze do tej spódniczki, która ma beż z takim lekko różowym, fioletowawo-różowym odcieniem. Więc myślę, że to jest po prostu mega fajna rzecz. W ogóle te rzeczy mają przepiękne kolory. Pokażę Wam teraz jeszcze jedną wersję z takim sweterkiem z Noa i on ma wycięte metki do połowy, ale pokażę Wam z bliska, to zobaczycie sami, że to jest na pewno len z wiskozą, ewentualnie len z bawełną, ale na pewno jest w tym len, bo to widać po jakby fakturze i po dotyku tego materiału, taki lekko sztywnawy jest. Jak, no, ciekawy, bardzo ciekawy sweterek, słuchajcie, zapinany kardiganik na lato, taki piękny kolor, to jest taki pudrowy róż, taki, no nie wiem nawet jak ten kolor określić, taka bardzo rozbielona morelka, mam nadzieję, że uda mi się to fajnie jakoś Wam pokazać w stylówce, do tej spódnicy jak najbardziej też, no zresztą do wszystkiego taki kardiganik, piękny jest po prostu, słuchajcie, to już jest ta letnia kolekcja, jak ja to nazywam. Zmierzamy w stronę lata pomału, chociaż jeszcze jest zima i to wraca. Kolejna rzecz to śliczna bluzka, moi drodzy, zobaczcie. Udało mi się kupić bluzkę And Other Stories, tak dobrze mówię? Bo już zaczynam się tu, tak. And Other Stories Paris Atelier i to jest rozmiar 36. Może też uda mi się właśnie włożyć tą bluzkę dla Was. Piękne rękawki, takie marszczone, duże. I ona jest kopertowa z taką kryzą tutaj w cudownym kolorze, po prostu ten niebieski też, uwielbiam taki niebieski, no sama się zastanawiam, czy sobie nie zostawić, ale ja rzadko takie rzeczy mam okazję nosić, ale piękna, jest przepiękna, jeszcze się zastanowię nad tą kwestią. Zobaczcie, jakie ma tutaj wykończenie tego dekoltu z takimi bąbelkami i to jest oczywiście bawełna. O, rękawki i ten przepiękny zdobienie z przodu. Ja myślę, że to będzie coś takiego właśnie dobrego na eskę, emkę, ta bluzeczka. Kochani, teraz pokażę Wam jeszcze, o, do tego wszystkiego taki szalik, to będzie przy okazji stylizacji na wierzch, bardzo piękny szalik,
też dobrej marki, natomiast nie wiem jaki jest skład, bo metki ze składem akurat już nie ma na nim. Wydaje mi się, że to jest wiskoza. Jestem nawet przekonana, że to jest wiskoza. Pieces, marka Pieces. I co mi się podoba, przepiękny kolor, no i ma te śliczne wykończenia takie złote na dole. To jest naprawdę bardzo, bardzo ładne. Na lato taki szal, właśnie jako czy wieczorem, jako takie ocieplenie, czy po prostu do ozdoby, czy zawiązać na torebce. Śliczna rzecz. Oczywiście się też zastanawiam, czy dla mnie będzie, czy będzie do sklepu, zobaczymy. No ja lubię te pudrowe róże, więc niewykluczone. Mam dwie sukienki teraz, słuchajcie. I tak, tu jest sukienka w dużym dosyć rozmiarze, to jest Elka, no nie aż taki duży, no ale Elka Lindex z bawełny. I to jest taka czerwona sukienka plażowa, której oczywiście Wam nie zmierzę, bo jest, no nie miałoby to żadnego sensu, ale ona jest taka wiązana na szyję, w ślicznym kolorze, długa, piękna, no zachwycająca jest ta sukienka. Naprawdę jest bardzo, bardzo ładna i mega mi się podoba. Ciekawa jestem Waszej opinii. No praktycznie też wygląda jak nowa ta sukieneczka, nic się z nią nie dzieje. Świetny materiał, przewiewny na lato. Udało się, naprawdę udały się te zakupy, już właśnie trochę tej kolekcji letniej i teraz pokażę Wam sukienkę, która jest dobra na mnie, ale prawdopodobnie sobie jej nie zostawię, bo mam za dużo sukienek. A nie, przepraszam, słuchajcie, nie wiem, co mi przyszło do głowy, że ona jest dobra na mnie. Z odpinanymi ramionczkami Elka, ale ona ma tutaj dość obcisły biust, więc ja myślę, że to jest bardziej M-ka, ale właściwie nie wiem, czemu miałaby na mnie nie być dobra, bo przecież przymierzę Wam, to zobaczycie. Bo przecież ona tutaj nie jest jakaś taka mega szeroka. No w każdym razie, zobaczycie jak wyglądam i no i sami stwierdźcie, czy jest za duża, czy jest ok, czy to jest M-ka bardziej. Na metce jest L, aczkolwiek oczywiście jak to metki, nie? Różnie to z nimi jest. I to jest raczej bawełna z czymś. Wydaje mi się, że no może nawet to jest sama bawełna, już Wam powiem. 100% bawełna. No te obydwie sukienki są z bawełny. 100% bawełny H&M, nie wiem czy to nie jest vintage H&M jakiś, ale po prostu taka prosta, ściągana, z odpinanymi ramionczkami sukieneczka na lato. Bardzo fajny wzór, naprawdę bardzo ładnie to wygląda. To jest ładna, ładne jest zestawienie tej panterki, bo nie zawsze panterka ładna jest. A taka modowa sukienka trochę, ale w dobrym składzie, więc tadam! Jak najbardziej fajna. Moi drodzy, no i jak chodzi o te damskie rzeczy, to tyle. Teraz pokażę Wam kilka ciuszków z kolekcji dziecięcej. One są naprawdę perełkami, są bardzo ładnej jakości. Tutaj na przykład mam takie jeansy, to właściwie to mogą być też damskie, ale no takie króciutkie są, więc raczej młodzieżowe. Z takiego spranego jeansu Never Denim SK. O, w bardzo fajnym stanie, bawełniane spodenki z elastanem oczywiście. Myślę, że będą super właśnie dla nastolatek. Bardzo ładne jakości, w ogóle niezniszczone. I mam też bardzo fajne bluzeczki, słuchajcie. Marka Molo. I to jest taki golfik właśnie na nastolatkę. Tu ma nawet taką wszywkę markową. W idealnym stanie. I on się tak rozciąga, więc to nie jest aż takie malutkie, jak się wydaje. To jest właśnie takie na, myślę, że na mniej więcej na 11, 10-11 lat. Coś takiego. Bardzo ładny golfik, może być jako taki właśnie krótki, obcisły golfik, więc może być i też na starszą. No ja bym nie weszła może, ale niewiele brakuje, słuchajcie. Wyglądałabym jak szynka w opakowaniu. Ale jest świetny, jest w świetnym składzie, bo to jest bawełna też z czymś elastycznym, już Wam powiem. Bawełna 96% bawełna i dodatek elastanu, więc świetnie, bo dla dzieci tym bardziej powinny być bardzo naturalne składy. No i kolejna bluza jest bardzo fajna też i to jest Organic Cotton od H&M, taka krótka crop bluza z wiązaniem, z takimi gumeczkami i ma świetny taki jasny beżowy kolor z takim żarówkowym otokiem u góry. Świetna bluza, powiem Wam, że sama chętnie bym coś takiego nosiła. Piękna jest. Bardzo fajna bawełna, no i organiczna, więc tym bardziej. No, wyszukuję, tak jak mówię, takie fajne składowo rzeczy, żeby były dobrej jakości i wiecie. Oczywiście ta kolekcja młodzieżowo-dziecięca nie będzie w takich cenach jak normalna damska, bo też ja to robię trochę pod moich uczniów. Także tutaj już będą takie, powiedzmy, ceny preferencyjne, jak to się mówi. 95% bawełna, 5%
elastan. Przepiękna bluzeczka z takim hiszpańskim dekoltem i z takim kaktusikiem. I jest jak nóweczka, naprawdę. I to też jest właśnie 146-152, więc wcale nie taka mała, bo to jest takich obcisłych. Czyli taka właśnie na takie nastolatki, szkoła podstawowa. Kolejna rzecz to świetna kurtka H&M. I tutaj mamy Live the Outdoors. Rainy, windy, cloudy. Taka ramoneska właśnie na taką młodszą nastolatkę. Tutaj też napisane jest, że 146. Ja myślę, że to jest właśnie taka krótka ramoneska na taką dziewczynkę koło 12 roku życia. 11-12 lat. Świetna, naprawdę piękna kurteczka. Bardzo mi się podoba. Nie, właściwie nie ramoneska, to jest bomberka, sorry. Już czasem mi się myli. Ale naprawdę śliczna kurtka. Bardzo fajny materiał, zobaczcie, taki śliski i z pikowanymi rękawkami. Wydaje mi się, że udało mi się kupić naprawdę super rzeczy. Mam też bardzo ładny sweterek, który nie wiem jaki ma skład, ale jest jak nówka. Słuchajcie, jeszcze tu jest cena z nowego towaru 35 zł, ale to było z wyprzedaży, więc to było tańsze. Patrzcie, jaki piękny sweter i zamierzam na niego jeszcze naszyć takie kolorowe bąbelki tu u góry. Takie zrobić po prostu ręcznie, takie małe pomponiki. Będzie bardzo fajnie ożywiał ten brąz. Myślę, że różowe do tego będą, takie mocne różowe będą do tego superowo wyglądały. Także, kochani, to tyle na dziś. Trochę tego było, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Piszcie koniecznie, co się Wam najbardziej podobało. Jak, co sądzicie o tej dziecięcej kolekcji, której dużo jeszcze mam elementów. Aha! Jeszcze jedna rzecz, słuchajcie. Jeszcze mam śliczną sukienkę dziewczęcą. I to jest monsun. I tu jest napisane na 11-12 lat. No i tak jest. Popatrzcie, jaka piękna z bawełny sukienka. Z wykończeniem, z takimi metalowymi kuleczkami na ramionczkach. Cieniusieńka. I ona jest taka asymetryczna. Ma takie trójkąty jakby tu. Jest też wykończona taką taśmą błyszczącą. No śliczna rzecz. Naprawdę piękna rzecz. No, ja bym taką sukienkę sama nosiła, jakby była większa. Ale no patrzcie sami. No to jest cacuszko. Naprawdę. Przepiękna sukienka, no jestem zakochana w niej na maksa, uwielbiam takie rzeczy, także mam nadzieję, że się spodoba też moim małym, młodym, nie małym, tylko młodym klientom. I zapraszam Was już, kochani, na kolejne filmiki, zapraszam Was w niedzielę na kolejny haul i pozdrawiam Was bardzo serdecznie oczywiście i trzymajcie się, miłego weekendu i końca tygodnia, do zobaczenia w niedzielę, cześć kochani.